Potrzebne są więc zmiany. Do zmian zaliczyłbym trzy najważniejsze. Przede wszystkim efektywny wzrost środków finansowych w systemie, w tym, tak jak tu już było mówiono, pensje, stypendia doktoranckie, bardzo niskie, w tym przywołanie pewnych rozwiązań, o których tu już była mowa. Potrzebny jest wieloletni, stabilny system zmian, zorientowany przede wszystkim na najlepsze szkoły wyższe. I potrzebny jest wreszcie czytelny, jednoznacznie czytelny system parametryzacji uczelni. I wreszcie to wszystko powinno doprowadzić do stratyfikacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Do podziału uczelni na dwie grupy. Na uczelnie o wybitnie charakterze badawczym, w którym dominować będą studia drugiego stopnia, więc studia magisterskie, studia doktoranckie, w tym o charakterze interdyscyplinarnym, o charakterze międzynarodowym. Tego typu jednostki, tego typu wydziały powinny mieć oczywiście dużą swobodę w kształtowaniu programów studiów. No i oczywiście druga grupa to uczelnie o charakterze edukacyjnym, w których dominować będą studia pierwszego stopnia, głównie o charakterze programów zorientowanych praktycznie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I teraz pan profesor Stefan Kowalski, kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej Politechniki Poznańskiej, były prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Będzie mówił na temat wiedza dla gospodarki. Dziękuję bardzo. Panie premierze, szanowni państwo, jako przedstawiciel nauk technicznych chciałem kilka uwag na temat właśnie wiedza a gospodarka, wiedza, innowacje i gospodarka. Jest oczywiste, że jednym z podstawowych zadań działalności naukowej na poziomie uniwersyteckim jest wspieranie sektora gospodarczego w nowoczesne technologie i innowacje techniczne. Nasuwa się więc pytanie, w jaki sposób transfer nowej myśli technicznej z ośrodków uniwersyteckich i instytutów badawczych do sektora gospodarczego powinien w Polsce się dokonywać. Ocena dotychczasowej wymiany myśli na linii uczelnia-przemysł, a w szczególności uczelnia techniczna-przemysł, nie jest niestety zadowalająca. Jedną z przyczyn jest fakt, że polski przemysł oparty jest w głównej mierze na małych i średnich przedsiębiorstwach, które to przedsiębiorstwa nie dysponują wystarczającym kapitałem, aby pozwolić sobie na długotrwałość procesu wdrażania wynalazku czy nowej technologii i z tym związane pewne ryzyko. Te przedsiębiorstwa bazują głównie na licencjach, najczęściej zakupionych od wysoko rozwiniętych firm zagranicznych. Nawet największa firma w Polsce, Orlen, którą zwiedzałem, pracuje na licencjach. Jedynie co zleca nauce, to ekspertyzy na temat bezpieczeństwa. Brakuje w naszym kraju tak zasobnej w kapitał firmy, która podjęłaby się zadania transferu myśli na linii świat nauki i gospodarki, takie jak na przykład w Niemczech firma Steinbeis we Frankfurcie, którą zwiedzałem, która właśnie buduje mosty między światem nauki i biznesu, skupuje myśli i finansuje je wdrażanie do gospodarki. Wracamy więc do pytania, jaka jest u nas możliwość transferu nowej myśli do sektora gospodarczego przy obecnych uwarunkowaniach? Nasuwa się pewna koncepcja, że rozwiązaniem może być przejęcie inicjatywy nadania mobilności transferu myśli przez ośrodki uniwersyteckie. W obecnej sytuacji dość niemrawego przemysłu, będącego wciąż w rozwoju, i wciąż borykającego się z nadmierną biurokracją, uczelnie powinny wziąć na siebie obowiązek stworzenia sformalizowanych, ściśle branżowych, akcentuję ściśle branżowych, zespołów mieszanych, złożonych z pracowników nauki i przemysłu. Zespoły te powinny odbywać regularne konsultacje oraz organizować seminaria prezentujące z jednej strony zapotrzebowanie przemysłu danej branży, a z drugiej ofertę możliwości realizacji tego zapotrzebowania przez uczelnię. Wypracowanie tak zinstytucjonalizowanej współpracy uczelni i firm jest konieczne, łącznie z oczekiwaną od firm ofertą w zakresie stażu i praktyk studenckich w danej branży. Na taką akcję powinny być wydzielone oczywiście pewne specjalne fundusze, o które to mogłaby się ubiegać dana uczelnia,
aby mieć środki na organizowanie tak sformalizowanej współpracy. W tym także oczywiście na pewne gratyfikacje osób, które podejmują się organizacji i kierowania tą sformalizowaną współpracą i będą odpowiedzialne za jej efekt. Ważnym zadaniem tej działalności byłoby jednocześnie dostosowanie oferty kształcenia do oczekiwań potencjalnych pracodawców i rynku pracy. Konieczna jest diagnoza obecnego stanu kształcenia i określenie priorytetów kształcenia we współpracy z przemysłem w danej branży. W zadaniu tym chodzi o dokonanie redukcji tych kierunków studiów i specjalności, których absolwenci nie znajdują zatrudnienia w swojej specjalności, a jednocześnie zwiększenie liczby studentów innych specjalności, na których zapotrzebowanie na rynku jest większe lub wręcz występuje deficyt. Konieczne jest tu niejednokrotnie tworzenie wręcz nowych specjalności, co się też już dzieje. Przykład takiego spotkania ludzi nauki i przemysłu miał miejsce w kwietniu bieżącego roku na Politechnice Poznańskiej w ramach programu tzw. Kapitał Ludzki. Było to spotkanie pracowników nauki z Wydziału Technologii Chemicznych. Tak, już kończę. Z 30 przedstawicielami branży technologii inżynierii chemicznej. Właśnie wypracowano tutaj formę spotkań, wykłady także pracowników przemysłu dla studentów, jak również no właśnie staże i tak dalej. No i właśnie taka forma może być w tej chwili właśnie formą powiązania nauki w przemyśle. Oczywiście wymaga to też pewnych środków finansowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Teraz pan profesor Leon Drobnik, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, były rektor Akademii Medycznej, teraz Uniwersytetu Medycznego. Bardzo proszę, panie premierze, szanowni państwo, żadna medycyna nie daje życia wiecznego, żadna medycyna nie uszczęśliwia każdego na zawsze. Natomiast kiepska medycyna powoduje, że społeczeństwo jest chorowite, jeśli do tego niedouczone, jest skazane na zagładę. Niepokojącym jest to, że mimo dużego wysiłku kadr medycznych odstajemy coraz bardziej od krajów przodujących. Co można zrobić? Przede wszystkim wyjść ze struktur XIX-wiecznych i dostosować się do nowych czasów. Przede wszystkim kształcić pracowników służby zdrowia myślących, samodzielnych, twórczych, myślących krytycznie, poszukujących wiedzy, kształcących się stale przez całe swoje życie zawodowe i szanujących człowieka. Co można zrobić? Wzorem innych krajów wprowadzić reformę studiów medycznych tak, ażeby przyszli lekarze, pielęgniarki byli bardziej samodzielni. To jest pierwsze. Drugie, etyka. Etyka to nie książki, wykłady. To jest dobry przykład, wzór i stała komunikacja uczelni medycznych ze społeczeństwem. Albo z chorymi byłymi, albo z tymi, którzy mogą chorować. I przede wszystkim otwartość. Otwartość na wszystko, co się dzieje na świecie. Żywa wymiana. I myślę, że mamy szansę, żeby to się udało, bo mamy coś, co jest najważniejsze. Mamy, panie premierze, mamy, proszę państwa, fantastyczną, wspaniałą młodzież. Powinno się udać. Dziękuję. Teraz, proszę państwa, jest przychodzi na trochę inny sposób myślenia. Dotąd było to myślenie ściśle naukowe, przyczynowo-skutkowe, teraz myślenie artystyczne, bo wkraczamy w dziedzinę kultury, ale w powiązaniu z nauką. Pan profesor Wojciech Suchocki, który jest kierownikiem Zakładu Historii i Teorii Badań nad Sztuką na Uniwersytecie, jest równocześnie wieloletnim dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu i będzie mówił o problemach kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.